5 najczęstszych błędów, jakie popełniali na maturze z historii sztuki w 2023 roku maturzyści. Błąd numer 1 to niestosowanie fachowej terminologii w analizie dzieła sztuki, tylko opisywanie, co widzę na obrazku. Błąd numer 2 to nieprecyzyjne określenia, zbyt ogólnikowe odpowiedzi lub wręcz język potoczny. Błąd numer 3 – nienauczenie się dobrze podstawy z kanonu, czyli klasyfikacji stylowej obiektów i twórczości artystów. Błąd numer 4 – zeskipowanie sztuki XX wieku. Nie polecam. I błąd numer 5, czyli traktowanie po macierzemu sztuki polskiej, która w zeszłym roku maturzystom poszła zdecydowanie gorzej niż ta europejska czy światowa. Uważaj koniecznie na te błędy i nie popełnij ich w tym roku. A jeżeli chcesz zobaczyć konkretne, dokładne omówienie, które zadania poszły w zeszłym roku najsłabiej i dlaczego, jak nie popełnić ich błędów w tym roku, jak się przed nimi ustrzec, to koniecznie wbijaj na mojego YouTube'a. Tam w najnowszym odcinku znajdziesz omówienie dokładne tych zadań zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.